tyle o systemie lojalnościowym. Myślę, że to i tak jasno jakby nakreśliliśmy korzyści. Rzeczywiście to fajnie jest przemyślane, no to jest i działa dobrze. Win-win. Tak, zdecydowanie. Natomiast wróćmy do twoich obiektów, którymi zarządzasz. I powiedz mi, no wiesz, dwa zupełnie inne miasta, tak? I dwa inne obiekty, bo tak sam powiedziałeś, tak? W Poznaniu pewnie bardziej biznesowo, konferencyjnie, w Karpaczu, rekreacyjnie, resortowo, tak? Rozumiem. Czy w tych dwóch obiektach, w sensie zarządzania, masz zupełnie inne problemy, tak na co dzień? Czy są to takie klasyczne problemy hotelarskie, z którymi wszyscy się borykają, czyli, ja nie wiem, wiesz, pracownicy chociażby, tak, rotacja i tak dalej. To jest to samo i w Poznaniu, i w Karpaczu, to nie ma znaczenia. Czy być może widzisz tutaj pewne różnice w związku z lokalizacją i w związku ze specyfiką obiektu? Jeżeli zaczynamy już od tych problemów kadrowych, to tutaj w Poznaniu i w Karpaczu muszę powiedzieć, że jest część trzonu już bardzo długo z nami, który... No niektórzy w Poznaniu są od samego początku istnienia hotelu, więc to super i ukłon do nich, bo robią świetną pracę. Różnice w Poznaniu i w Karpaczu, no w Karpaczu na pewno w czasie sezonów jest ta kadra trudna do pozyskania, bardzo dużo lokalnych przedsięwzięć restauracyjek otwieranych na 2-3 miesiące. Wysysa cały personel z rynku. Wysysa, dokładnie, naprawdę. Dokładnie tak. Co do Poznania, no tutaj miasto studenckie, więc gdzieś tam się zawsze można poratować. Też i ze znajomymi, innymi restauracjami tudzież hotelami czasem można się wspomóc. Dla nas, jak jest sezon w Karpaczu, to nie ma sezonu w Poznaniu. I na odwrót, więc cały to czas... To akurat dobrze. Z drugiej strony cały czas jest sezon. No tak, w tym sensie tak, ale łatwiej operacyjnie chyba jest trochę, tak, można się skupić właśnie na tym obiekcie, w którym sezon akurat jest. Dokładnie tak. No staramy się pomagać nawzajem, czasami jakieś tam przesuwanie stanów magazynowych między jednym a drugim obiektem. No bo są problemy w sezonie, na przykład z pralnią w Karpaczu, po prostu nie wyrabiają przy tej ilości obiektów. Ale to rozumiem, że właśnie w tym sezonie to właśnie wszystko to wybucha, trochę tak, taka kumulacja jest po prostu. I pracownicy wyssani z rynku, i dostawcy rzeczywiście ręce pełne roboty, w związku z tym być może nie dowożą różnych terminów i tak dalej, tak? Tutaj, ale jakby u nas głównym mimo wszystko trzonem jakby rotacji obiektów jest Poznań, przez to, że jest prawie dwa razy większy. I tutaj na tym obiekcie się w większości skupiamy, analizujemy ceny konferencyjne i pokojowe, i no ten revenue dosyć mocno działa i to widać w wszystkich obiektach miejskich. Z drugiej strony w obiektach resortowych już aż tak mocno nie działa, jeżeli przykładowo nie ma śniegu. To prawda. Słuchaj, mówiłeś, że dużo inwestujecie, że w Poznaniu w zasadzie, wiesz, od 6 lat w wakacje coś tam się dzieje. A jakie macie plany inwestycyjne właśnie na najbliższy, na ten rok, na ten 2020 i w Poznaniu, i w Karpaczu? Czy w ogóle jest coś przewidziane? Ten rok jest takim rokiem trochę chyba kulminacyjnym, w którym może pierwszy raz nie być inwestycji żadnej poważnej, dużej jak do tej pory, ze względu na to, że zbieramy mocno siły i przygotowania i finansowe, i logistyczne do rozbudowy obiektu w Poznaniu. A mamy przewidziane dobudowanie 2,5 piętra w górę. Czyli w górę. W górę. Jakby warunki okoliczne nie pozwalają iść w żaden sposób w bok, więc kombinujemy, jak iść w górę, więc ten rok jest taki kulminacyjny. Są już poskładane projekty na budowę, przygotowania logistyczne, jak z tym przedsięwzięciem się zmierzyć, bo wymaga to wyłączenia hotelu na jakiś czas. Tak myślę, że to będzie wymagało całkowitego wyłączenia? Tak, bo musimy
zdjąć dach, założyć dwa dodatkowe piętra, zamknąć. Jednocześnie w tym samym czasie mamy całą elewację odremontować. No to mówiąc kolokwialnie, grubo będzie. Tak, więc przygotowania jak idą. Jak myślisz, kiedy chcielibyście z tym ruszyć? No rozumiem, ten rok będzie takie przygotowania i co, czyli przyszły rok? Wszystko będzie mocno zależało od koniunktury gospodarczej, zewnętrznej. Aktualnie bardzo ciężko jest kontraktować jakiekolwiek prace budowlane. Wykonawcy nie chcą przewidywać stawek na tak daleki, taką perspektywą czasową. No, często nawet i pół roku do przodu ciężko jest im przewidzieć. Dokładnie tak. No, obietnice rządowe też nie ułatwiają w tym, żeby coś bardzo konkretnie zaplanować, ale oczywiście w międzyczasie tam po kolei pokoje kolejne będziemy odremontowywać, odświeżać. Wymieniać. No, przeprowadziliśmy w ostatnim czasie ponad połowę hotelu jest wymienione, połowę pokoi hotelowych jest wymienionych kompletnie na nowe. Z pokoi jednoosobowych, tak historycznie takie istniały, przerabialiśmy je na pokoje dwuosobowe, czyli czterech jedynek robiliśmy trzy dwójki. Kompletnie od nowa, między pokojami ścianki akustyczne specjalne, żeby ten komfort gościa jeszcze bardziej zwiększyć. Tak, wytłumić troszkę to. No to sporo. No dobrze, to o Poznaniu sobie powiedzieliśmy. A Karpacz? No bo to też pewnie jest obiekt, wiesz, no 20 lat, który funkcjonuje, po drodze coś się działo. Nie wiem, czy tam jest też potrzeba, żeby co roku coś robić. Czy też może jakąś, wiesz, rozbudowę planujecie? Kilka już tam remontów też było, między innymi winda doszła, basen, sala konferencyjna. Aktualnie teraz jakby jest okres remontowy Poznania, a Karpacz przewidujemy, że w ciągu 2 lat pokoje będziemy po kolei odremontowywać, ale oczywiście jakby ciągle staramy się wymieniać rzeczy, które są niezbędne, wykładziny, odmalowywanie pokoi i te wszelkie prace serwisowe na bieżąco prowadzimy. Z innej beczki zupełnie. Teraz powiedz mi, należąc do Harmony Polish Hotels, czy ty możesz jeździć po obiektach innych członków? I jeśli zawsze możesz, no, nikt ci oczywiście tego nie zabrania, po prostu jako gość, tak? Ale być może, nie wiem, macie jakieś trochę inne zasady wewnątrz organizacji tego, aby skorzystać z usług noclegowych właśnie innych obiektów, aby je poznać. Poznać właścicieli, chociaż wy pewnie tak się znacie już niemalże jak łyse konie wszyscy. Ale wiesz, no, podróżować trochę po tej Polsce, rzeczywiście zobaczyć inne obiekty, inną specyfikę i skorzystać turystycznie. Tak, mamy wewnętrzne ceny dla pracowników Harmony Hotels i to jest dla wszystkich pracowników należących. Czyli to nie tylko my, właścicieli, inwestorów, ale również pracownicy waszych hoteli mogą z tego korzystać. Dokładnie tak, wszyscy pracownicy mają prawo korzystać z tych preferencyjnych stawek na pobyty. I no wiadomo, że ograniczeniem jest dostępność i sezon, no bo nikt po tych preferencyjnych stawkach nie pozwoli sobie sprzedać w najwyższym sezonie, ale poza niższym sezonie, tudzież jeżeli są po prostu wolne pokoje w danym obiekcie, korzystamy z tego i nie tylko ja, ale też i pracownicy mają możliwość korzystania i chętnie podróżują, też wracają z nowymi pomysłami, co można u nas wprowadzić. I w drugą stronę też przyjemnie, jak przyjadą hotelarze do naszego obiektu, możemy się spotkać, też swoim okiem spojrzą na to, co tam u nas w trawie piszczy i jak czasem się ich trochę bardziej zagadnie, to zwrócą uwagę na aspekty, na które my już po prostu w codzienności czasem nie widzimy, a to jest bezcenne, polepiej, żeby to nasi przyjaciele z grupy nam zwrócili na to uwagę, niż później gość miałby to opisać na którymś z portali. To prawda i od razu, żeby miało się odbić gdzieś tam na notach. Dokładnie tak. Też w ramach grupy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdzieś tam wymieniamy się voucherami na pobyty.
Więc fajnie, fajnie to funkcjonuje i rzeczywiście można pozwiedzać trochę tych obiektów, zwłaszcza, że jako sieć w zasadzie jesteśmy rozłożeni po całej Polsce i to nie tylko miasta, jak to w obiektach sieciowych ma miejsce, ale też no, naprawdę obiekty, potocznie rzecz ujmując, in the middle of nowhere, które po prostu oczarowują i aż nie chce się stamtąd wyjeżdżać. To prawda. Słuchaj, powiedz mi, bo wasz biznes, wasze obiekty, to jest biznes rodzinny. Zresztą, jak myślę, wszystkie obiekty, które są w fundacji. Ty jesteś młodym chłopakiem jeszcze, ale już jesteś mocno osadzony w tym biznesie, rozumiem, tak? Czyli jakby nowe pokolenie, które będzie tym kierowało, zarządzało, chociaż wspomniałeś chyba, że rodzice jakby cały czas jakby są w tym biznesie, tak? Rozumiem, zarządzają. Oczywiście pomagają mi i tutaj tata jest głównym ekspertem od wszelkich technicznych aspektów, głównie właśnie tych naszych remontowo-inwestycyjnych. Mama się skupia mocno na Karpaczu, to jej taka perełka. No, sukcesja gdzieś tam w tych obszarach organizacyjnych przechodzi powoli, coraz znaczniej już, tak bym to ujął, więc rzeczywiście coraz więcej zadań już jest stricte mi powierzonych, więc się cieszę i dziękuję za ich zaufanie. A jak się, wiesz, odnajdujesz, no bo jasne, to jest rodzina, ale jednak jest to różnica pokoleniowa, więc wiesz, no hotelarstwo prowadzone osobami w wieku naszych rodziców, tak, i przez nas, pewnie w jakimś stopniu się siłą rzeczy musi różnić. Czy ty, nie wiem, masz jakiś inny pomysł na przykład, coś, co będziesz chciał bardzo zmieniać w tych obiektach, które są teraz, czy nie? Czy żadnej jakiejś takiej rewolucji nie, wiesz, nie przewidujesz? Mam bardzo otwartych na świat rodziców, więc często też sami widzą te trendy, które przychodzą, które idą, więc łatwiej mi też ich często przekonać albo namówić, że idziemy w tą stronę, a nie w inną. Rodzinny interes z jednej strony super sprawa, z drugiej strony no, też są wyzwania, inaczej się na pewno rozmawia z osobami, inwestorami zewnętrznymi, a inaczej z rodziną, gdzie to często się przeplata te spotkania i nie jedno spotkanie niedzielne, rodzinne przeradza się w naradę, więc no... Trzeba jakby zdawać sobie z tego sprawę. No ale czy myślisz, że nie wiem, no obiekty, które macie, czy one, nie wiem, czeka jakaś rewolucja pod twoimi skrzydłami? Na przykład, ja nie mówię, że w perspektywie najbliższego roku czy dwóch, bo za dwa lata, tak, czy tam za rok już sobie powiedzieliśmy, że i tak będzie rewolucja w Poznaniu, ale nie wiem, na przestrzeni, nie wiem, 5-10 lat, nie wiem, masz jakieś plany, czy może, nie wiem, kolejny obiekt chciałbyś otworzyć, żeby tą grupę trochę powiększać? W ogóle podoba ci się hotelarstwo? Dobrze się w tym czujesz? Jakby plany i rozwój ja mam zaplanowany dosyć daleki i długi. Zobaczymy też tylko, jak rynek zareaguje na nadchodzący kryzys tak naprawdę, bo to, że będzie, to już wszyscy chyba sobie uzmysłowili, tylko kwestia jest, jak głęboko nas dotknie. Ja już od kilku lat funkcjonuje, więc te główne sądzę, że rewolucje już są i moje pomysły już są za nami, więc teraz już jest taka bardziej nazwijmy to stabilizacja i kontynuacja tych pomysłów. Teraz główną moją rewolucją to jest mocne skupienie się na gastronomii w Poznaniu i tutaj otwarcie restauracji na zewnątrz. Ale nie przy hotelu, czy przy hotelu? Jest przy hotelu, jest restauracja hotelowa, no, która w większości się kojarzy jednak jak to restauracje hotelowe z hotelem, tak. A chcę pokazać, że to nie jest tylko restauracja hotelowa, więc sporo pracy przede mną i przed zespołem. Zaczęliśmy od zeszłego roku już powoli to
to wprowadzać. To lato przypuszczamy, że będzie takim punktem kulminacyjnym, że ta społeczność tutaj lokalna, Winograd, gdzie się